już widzimy oba zespoły gotowe do rozpoczęcia drugiej odsłony pojedynku. A ja jeszcze raz proszę o ten sportowy i kulturalny dobrych. Maja, koncentracja! Majdan na pół! Maja, idzie plecak, Majdi! Nie daj! Głowa! Brawo, Majdi! Nie raz! Bliżej, bliżej! Nie,
żółtą kartką pomniany zawodnik naszej drużyny Mikołaj Jesz. Zamykane. Brawa, możesz iść. Krystian. Pan, pan!
57 minuta spotkania, rzut karny. Ale rękę miał na ziemi. Nie ma. Broń. Nie trafił! Adrian Szynka, zdobywcą bramki dla Staru. Teksos Opusieniawa, Star 0-1. Zmiana w drużynie gości. Plac gry opuszcza Piotr Stefański. A jego miejsce zajmie Jakub Cukrowski z numerem 40. Opuszcza również plac gry Konrad Hanswik z numerem 23. Temu zawodnikowi dziękujemy za występ. A jego miejsce zajmie Jakub Głasek z numerem 42. Również zmiana w naszej drużynie. Plac gry opuścił Mikołaj Jeszcz, któremu dziękujemy za występ. A jego miejsce zajął Bartłomiej Kiełbasa z numerem 17. Thank you.
Powiedz, żeby za bramkę dali dwie piły. Panowie do lewej! Przynajmniej jak najszybciej do siebie. Dawaj, blisko siebie! A co piłkę? Dawaj, panowie. Skąd? Weź na siebie, na ścianę, na ścianę, na ścianę. Proszę, żeby... Tak. Raz, proszę już. Bujaj, bujaj sobie, tak brawo, jest. Jedź. Brawo, 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 głas o to chodzi. Czego nie wpuszczam, że... Co jest?
67 minuta spotkania, dwie zmiany w drużynie Staru. Plac gry opuszczają Adrian Szynka oraz Przemysław Ślimiński. Obu graczom dziękujemy za występ, a ich miejsce zajęli Sławomir Duda z numerem 20 oraz Szymon Stanisławski z numerem 94. Utrzymaj czas! Brawo! Jeszcze utrzymaj! Niemiecka, piłka już! Brawo Paweł, klasa, Paweł, klasa! O, do nas, do nas! Żółtą kartkę upomniany zawodnik naszej drużyny, Marcin Kaczą. W 71 minuta spotkania, dwie zmiany w naszej drużynie. Plac gry opuszczają Franciszek Wróblewski oraz Jakub Janik. Obu graczom dziękujemy za występ, a ich miejsce zajmą Michał Wawryszczuk z numerem 8 oraz Arlejson Martinez z numerem 9. Yeah.
siebie! Stasiu! Czas, Majdan! Czas! Łaziu! Martin, ty możesz pójść! Martin! Już go wprawdzę! Jest, 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 J
Jeden! 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 Je
Piłkę stać! Okej, weź tam tego. Dobra, odchodzi. Tak, wiem. No czas biegnie! Gubi! Sebastian Fedan, któremu dziękujemy za występ, a jego miejsce zajął Michał Stankiewicz z numerem 16. Wyżej! Utrzymaj się! Idź! Tak jest! Dalej do końca! Daj jedna! Żółtą kartką upomniany został zawodnik Staru, Dawid Kośmider z numerem 8. Jakub Janik.
budzić! Sieniawa, Starym Starachowice powoli dobiega końca. W najbliższy piątek nasza drużyna wyjedzie do Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie zmierzy się z miejscowym Trzo. Natomiast tutaj, na tym stadionie, spotykamy się 7 kwietnia w niedzielę wyborczą. I wtedy to nasz stadion będzie areną Derbów Podkarpacia. Teksom Sokół Sieniawa będzie gościł Karpaty Krosno. A po zakończeniu dzisiejszego meczu zapraszam na pomeczową konferencję prasową z udziałem szkoleniowców obu drużyn. Dawaj, wu! Wu! Jest!
Do siebie! Teksą Sokołem Sieniawa, a Starym Starachowice za nami. Goście wygrywają 1-0 po skutecznie egzekwowanym rzucie karnym przez Adriana Maszynkę. Drużynie Staru gratulujemy wygranej, natomiast jak już wspominałem, nasz zespół będzie miał okazję do rehabilitacji już w najbliższy piątek, kiedy to w Ostrowcu Świętokrzyskim zmierzy się z miejscowym Krzo. Natomiast tutaj na tym stadionie spotykamy się w niedzielę wyborczą 7 kwietnia. I wtedy to rywalem Sokoła będą Krośnieńskie Karpaty. Początek tego meczu godzina 16. Już dzisiaj Państwa zapraszam na ten mecz. Jeszcze raz życzymy wszystkim zdrowych, wesołych świąt. I przedstawicieli mediów zapraszam na pomeczową konferencję prasową z udziałem szkoleniowców obu drużyn. Państwu dziękuję za przybycie. Do zobaczenia 7 kwietnia.